pragnę przypomnieć, iż w przeciągu 15 lat zalało nas trzykrotnie. Minęły 4 lata od ostatniej powodzi, 2010. Dokładnie. Od ostatniej powodzi. I śmiem twierdzić, że było naprawdę dostatecznie dużo czasu. 4 lata. A wcześniej były jeszcze, przypominam, jeszcze wcześniejsze powody. Także były już sygnały od natury, że to, co mamy na dzień dzisiejszy, to nie zabezpiecza w nijakim stopniu. Także i teraz ja powiem, co się za te 4 lata udało zrobić. Nic nie zrobiliście, nie potrafiliście skutecznie działać. Lekceważyliście mieszkańców ulicy Nadbrzeżnej i okolic. Apelowaliśmy o betonowy wał. O L-ki betonowane. Tak, te L-ki tak zwane. One są troszkę poniżej, zdają egzamin rewelacyjny. Tak. I cała ta praca, która została rzekomo zrobiona, to była kosmetyka, poszła na marne. Tej drogi, która tam powstała, już nie ma. Została przez te nornice krety na tyle naruszona, woda po prostu zrobiła swoje. Drogi nie ma. Zrobili tylko takie coś na pokaz, żeby to było. Wyrzucone pieniądze, dosłownie w pokaz. Na pokaz, na pokaz. Także szukacie pretekstów, aby nic nie robić. Co mam na myśli? Takie odsyłanie od urzędu do urzędu to nie ja, odbijacie piłeczkę. Tak to działa. Mam na to dowody i mam pismo, które wisiało na moją prośbę do informacji mieszkańców po naszym ostatnim spotkaniu. Myśmy się tutaj spotykali kilkakrotnie przed 4 laty. I mam to na piśmie, co nam obiecano. I śmiem twierdzić, i mam to tutaj na piśmie, że z tej obietnicy zrobiono może 20%. Resztę to zostało na papierze. Także my już nie przyjmujemy obietnic, pani burmistrz, na papierze. My chcemy naprawdę konkretnych działań w terenie, żeby się działo, żeby były koparki, żeby byli ludzie, żeby powstawały te wały. Powiecie, że ich oczynki. To jest przy ulicy Nadbrzeżnej 31, która powoduje spiętrzenie wody. To jest posesja pan numer 31 pani W. Nie będę mówił nazwiska. Wszyscy wiedzą, wszyscy znają. I króciutko nasze żądania. Ja 4 punkty mam na razie, ale czekamy na więcej. Pierwszy punkt. Betonowy wał wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej. Od mostu na Batorego do mostu koło straży. Tam nie ma wiele metrów. Naprawdę RZGU mi się wydaje, jest w stanie to sfinansować. Rynek mówi, trzeba robić, to nie zrobią wałów. Podniesienie wałów wzdłuż rzeki Choczenki w miejscach, gdzie ona w tej chwili wylała. To jest ulica Zawale, to jest ten wodospad. Tam jest taki ciek, który zasila tą naturę 2000. Ten ciek był zamknięty. Ale woda niestety przebrała na miejsce. Także trzeci punkt to jest usunięcie samowoli budowlanej z koryta rzeki Choczenki przy Nadbrzeżnej 31. Podobno jakieś decyzje już są w tej sprawie. Może się dowiemy. No i czwarty punkt to jest naprawa powodziowa i morza. W tym krótkim okresie, w zasadzie od maja, tych zjawisk było wiele, zwłaszcza osy powodziowe. Bo wszystko, co się dzieje, to nie jest wina ludzi. To jest wina też. To jest jak gdyby pierwszy punkt. Jeżeli w przeciągu godziny, 2 godzin, na 3 godziny spada 100 mm deszczu, to jest norma miesięczna. I z tego się biorą powodzi, z niczego innego. Bo to jest woda, deszcz. Natomiast nie wiem dlaczego jest tak u nas w Polsce, że te zadania przeciwpowodziowe spoczywają na wielu instytucjach. Jak gdyby urzędy miasta to jest najmniej ze wszystkich. Ja to mówię całkowicie odpowiedzialnie. W Polsce jest tak, że część rzek jest w zarządzie naszym, RZGU, ministra środowiska. Część rzek jest w zarządzie marszałków, czyli melioracji. Jeszcze inne są na przykład dyrektorów parków. Jest to bardzo skomplikowane. Natomiast zupełnie, że tak powiem, dziwne jest to, że... Ciszej proszę! Nieco bierzecie przykład od góry, tak w parlamencie. Pokażcie swoją kulturę państwu, szanowni. Zachowujmy się jakoś troszeczkę inaczej. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że na przykład skarb
Rzeka jest nasza. Poczęta też. Rzeka jest nasza. Te wszystkie budowle, które są w rzece, są nasze. One były wykonane w latach 70. Ale już obwałowania rzeki nie są nasze. Znaczy nasze SZGW. Obwałowania to są zadania marszałka. I tak jak pan tutaj wnioskuje o wykonanie jakiejś statystycznej właśnie formy, czy murów betonowych, czy bulwarów, czy wałów, to są już zadania marszałka. No i to strasznie komplikuje sprawę. Teraz, żeby cokolwiek przez to zrobić, cokolwiek, nie wiem, nawet odświeżyć. Starosta wydaje pozwolenie wodnoprawne, Urząd Wojewódzki wydaje decyzję, ale jeszcze przed przystąpieniem w ogóle do działań powstały RDOŚ-ie, bo tą część z państwa wie, czyli Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. One są przy każdym województwie i one muszą opiniować te rzeczy. A jeszcze na etapie praktycznie całego postępowania organizacje ekologiczne mogą wszystko otrzymać. I takie przykłady mamy wiele. Panie Pawle, to ja, no, tak bardzo ładnie. Ja tak. Proszę Państwa, wiadomo, Pan tutaj dobrze powiedział o sytuacji, co jest skomplikowane. Na pewno dużo jest tych dokumentów, dużo instytucji, ale tu mamy konkretną sytuację. Mamy przeważnie mieszkańców ulicy Nadbrzeżnej Wojska Polskiego, wiadomo jakie mieli straty. Szczególnie tutaj Pan Filipek był już kilkakrotnie tam, więc patrząc na te postulaty, co można, Państwo nie myślą, że to będzie zrobione jutro, ale co można zrobić takiego i tak skutecznie, żeby przynajmniej w jakimś stopniu tych mieszkańców ochronić? Co możemy zrobić? Proszę zaproponować, co możemy zrobić? Czy Wy, czy Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnej, czy może gmina pomóc, czy starostwo może pomóc, bo na pewno wszystkie te instytucje no, będą się starały jakoś to rozwiązać. Drugą sprawą to sprawa pieniędzy, ale powiedzmy sobie, że będziemy się starać, żeby jakoś się rozwijać. Co można konkretnego zrobić? Zawsze w pierwszej kolejności po takich powodziach to przystępujemy do prac my, czyli administratorzy tych ścieków i potoków, czyli na uczęce my, a na tych mniejszych potokach Zarząd Melioracji. Tak jakby do usuwania tych bezpośrednich zagrożeń. Jeżeli są jakieś zatory, drzewa, jakieś zamulenia, no to tego typu rzeczy możemy robić. Jakieś niewielkie środki mamy na te prace. No i niezwłocznie przystąpimy. Tylko znowu u nas, żeby przystąpić do robót, to jest ustawa o zamówieniach publicznych i my, wykonawcy robót, musimy wybrać do przetargu. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej informacji, jak sprawa się dalej toczy. Jak to odwołanie jest rozpatrzone? Proszę Państwa, czy mimo, że jak Pan pozwolił jakiś taki pierwszy wniosek, bo nie mamy co o tym mówić. To jest ładne, żeby się dowiedzieć, kiedy to ruszyło i kiedy będzie finał. Więc mogliśmy taki wniosek. Wszystkie te procedury się zaczęły w 1997 roku. Ale to widzimy na tym, dlaczego to już to znaczy, ja próbuję tam powiedzieć. To są strony postępowania. Stronami są w tym postępowaniu inwestor, gmina oraz przedstawiciele NZG. W związku z tym, no to są strony władne, żeby interweniować, żeby ta sprawa ruszyła, prawda, przed organem drugiej instancji. Bo do chwili rozpatrzenia tego odwołania, no niestety ta decyzja nie jest w mocy i nie może być wykonana, my nie możemy egzekwować tego obowiązku. W związku z tym proponuję, aby Państwo tutaj interweniowali u wojewódzkiego inspektora w tej sprawie, natomiast wszelkie jakieś dalsze zapytania, interpelacje, no to proszę kierować na piśmie do nas, udzielimy dogłębnej odpowiedzi. Ja bym Pani odpowiedziała, że dom ma kupić albo wybudować, ja Pani że tak, sąsiadko w Kuby, bo jeszcze jedna jest. I nie wiem, co robić. Może jest bardzo ciężko chory, że nawet lubę samobójczą chcę zrobić. Ja bardzo Panią proszę, po to są tutaj też te ankiety. Bo ta, z kim ja mam mówić po to, jak żyję też ludzie, bo inaczej to nie rozgrywano. Kamstwo, draństwo i kolejne. To nie ma o czym mówić. Teraz ja. Właściciele w ogóle się nie interesują. Wszystko ja robię. Sąsiedzi widzą, bo to na pewno pani pomoże. Ale jak? My chcemy mieszkanie, jakie mamy przydziały. Mamy 1300 emerytury, to mamy luksusy za dużo. Macie Państwo wyrok o eksmisję, tak? No teraz do sądu na sądze o długi. Że my mamy u nich długi, a facet 200 zł czynszu wszystkie. Należności te gnoje takie wkoło domu syfi, malaria, koniec, gazeta albo telewizję. Duże nie wyczerpamy tam. Jeżeli są wam przyzna mieszkanie, to my mieszkania, które przyznajemy, naprawdę nie są z wychodkiem na zewnątrz, zapewniam to.
żeby takie, że ja się zacząć zgłaszać. Dostanie, jeżeli sąd pani przyzna, to dostanie pani normalne mieszkanie komunalne. Naprawdę. Tam mieszkamy 15 lat, dwa razy sprzedani i my tym się opiekujemy. Proszę, żeby pani tam na tej 60 tysięcy w piętrowej kamienicy. Ja już nie wiem. Ja Ja nie potrzebuję, nie mamy emerytury, mieszkanie potrzebujemy. Mieszkanie pani dostanie, jeżeli już jest sprawa w sądzie. Córkę mi wymeldowali, teraz by prezydium chodziło do domu, policjanci sprawdzali, córka wyjechała, która do Niemiec została wymeldowana. Pani nie martwi, sąd nie zostawia nikogo. Ja już nie wierzę, bo znaczy sąd. Proszę mi powiedzieć, to jest pytanie do pana Krupnika. Pan Krupnik, pan dał zezwolenie na zamontowanie rury FIT 200 przy mostku Choczenka. Ja chodziłam do pana i mówiłam, że zasypanie takiej rury to jest tak, pić na wodę. Przyjdzie duża woda, zabierze tą rurę i będę zalana. I tak się stało. Po pierwszej powodzi przyszłam do pana Krupnika i mówię, dlaczego żeście nie zabezpieczyli tej rury? Twierdzili, że nie mają pieniędzy na zamór samozamykający się? To jest wstyd i hańba, żeby po prostu to jest celowa robota, żeby wieńskową wykończyć na ulicy Nadbrzeżnej. Teraz w tej chwili przyszła powódź porządna, po prostu wyrwało tą wodę, tą rurę, bo nie było, ona nie była w ogóle zabezpieczona ani betonem, niczym, tylko ziemią. I po prostu w tym miejscu wyrąbało taką dziurę i zalało mnie dwukrotnie. Wyrwało bramę, po prostu potargało błot, wszystko. Mieszkanie zalane, zakład zalany, masa błota. Więc pytam się, czy ulica Nadbrzeżna jest ulicą prywatną czy państwową? Proszę mi odpowiedzieć. Jeżeli państwową ulicą, to proszę zrobić separatory, od prywatnych parkingów odprowadzić wodę, a ten kawałek po prostu Choczenki ja zabetonuję osobiście. A nie robić takie dziedzictwo. Druga sprawa jest taka. Proszę pana, postępowanie oczy chce pan o dupę, bo już tak powiem. Postępowanie 20 lat się toczy. I będzie się toczyło. Jak mamy takie rządy, takie wszystko. Druga sprawa. Wypłacanie odszkodowania z MOPS-u. Komuś ile należało? Rządowe zarządzenie było takie. Dla każdego zalanego po 6 tysięcy. Było, miało być dane, abyście co dali wieńskowej? 500 zł. Kolegium odwoławcze w Krakowie przyznało mi 6 tysięcy. Gdzie są te pieniądze? Pan inspektor nadzoru z Mickiewicza, kierownik zrobił kosztorys, tak? Obliczył straty na 20 tysięcy. To pani z mocy przeczytała, określała, a nie wiesz, ja za to zabrałam. I to się nie nadawało samego nosu. Ja nie jestem dziad, ja mam emeryturę, ja żądam odszkodowania za to, bo ja na tym dom ciężko pracowałam przez 42 lat. Proszę państwa, sytuacja w tym roku jest troszkę inna niż w poprzednim roku. Wojewoda nie ogłosił stanu klęski żywiołowej. W tej chwili jedyna pomoc, która może być, to jest ze środków własnych gminy. Niestety jest to tak zwana pomoc przez Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej. Już powiedziałem. Że nam po 200 zł na obrę. No to tak będzie. 200, 500, 1000 zł, no w zależności. A gdzie są pieniądze z naszej pomocy? To co? Kto dostał po 20 tysięcy? Ci, co nie byli zalani. Tak. Przepraszam, ja mam pytanie do pani. Bardzo mnie pani odsuwa. Jak długo pani będzie trzymała moją córkę na tych działkach, nie widzieć na się utopić, tak pani będzie trzymała ją, no tak, a pani jest pan, co ma pani? To znaczy nie chcę tu publicznie omawiać pani. Proszę pani, ja chcę, żeby pani publicznie mówiła. Publicznie trzeba rozmawiać. Ze Szczynaka to pani wodę z córką prosimy. Tak. Ciągle pani nas wyrzuca, bo pani nas wyrzuca, bo pani nas wysyła do pana Krupnika, a Krupnik do pani Ciepkowej, tak chodzimy od drzwi do drzwi. Dlaczego? Proszę państwa, nie chcę tłumaczyć sytuacji tej rodziny. Już parę razy tutaj sprowadzali
telewizję, telewizja się... Bo pani mnie narzuciła, że za tego zmierzchnia nie dostała. Na pewno będzie pomoc, oczywiście, jeżeli pan będzie chciał dalej na tych działkach mieszkać, na pewno tam panu pomożemy. Tak. To co słyszałem właśnie od tego pana, pytali się, jakie to są terma, bawy, terma, rzekę, terma, ryby, terma, wodę, nie wiem jak to wszystko wygląda, ale z tego wygląda, proszę pani, tak, że to wszystko nam się nie sprzyda. Bo jeżeli nie będzie tam grobli albo wału od mostu do tego mostku naszego, to się nie da nic zrobić, proszę pani. Woda przechodzi tam poza ten wał, co jest, idzie na moją posesję, wyrwało mi płot. Proszę zobaczyć, jak płot mój wygląda, jeżeli państwo macie życzenie. Proszę pani, przechodzi przez moją posesję, przechodzi na pani jak nasz posesję i wychodzi na ulicę. I co z tego, że tu zrobiliście wał do tego mostku, jak ona poza ten wał idzie ludzi topi. Wszyscy mają ulicę. Ale ona przede wszystkim, jak pan Sosiak mówi, przechodzi przez pana Adama Pierwszego. No i ona idzie z pana korytarzowej do niej. A korytarz jest położony? Jak tą kupą dali, to zrobili wodę, które to proszę tylko teraz zobaczyć pod ten mostek, tutaj nie blokuje. Teraz woda pokazała, jakie ma być koryto szerokie, proszę pani. Teraz woda pokazała, a tam oni zwężyli tak, to jest jednym do przyczółku 2-3 metry, proszę pani, zablokowane z drugiej, ile to koryto ma. To nic się ma co dziwić, proszę pani, woda się spięcza i piętra daje wszystkim szkoły i topi się. Przecież, żeby nie to, nie to blokowanie pod tym mostkiem, to na pewno by nikt nie usiedlał, co sama ulica. Taka jest prawda. I z tego nie ma nic, jeżeli tego nie załatwimy, proszę państwa, tam, to nie ma o czym gadać i nie ma co się wysilać. Jest to numer pierwszy naszego żądania. Ten postulat o ten betonowy wał wzdłuż ulicy Nabrzeżnej, ja przypomnę, od mostu na ulicy Bartolego do mostu koło Strawy. I to jest pierwsze, najważniejsze, czego my zrobimy. Państwo, tak, jeżeli macie sprawę mostu, macie państwo święto. Raz, ale proszę, ale... to się bałkuje na każdym. Nie. My się spotykamy w jedno i to samo jest. Ona po co to przychodzić w ogóle po co to gadać? Nie ma szans tego zrobić, nie ma tego w tym grobu, chociaż usypać taki, bo to nie potrzeba dużego bału. To tylko grobla, żeby ta woda się nie rozlewała, nie wchodziła poza bał i na mrzące, tylko pójdzie sobie korytem. A koryto oczywiście jak jest zawężone, no to jak no, wiemy jak jest, tak jak jest, nie? Ale proszę pana, to się wszystko da zrobić, tylko trzeba coś myśleć, znaleźć się. Bo ten mostek bez przerwy blokuje i to jeszcze 5 razy była powódź, 5 razy ten mostek jest obracany, że tam jest gardło wąskie, że tam jest to. Ale co z tego, no że my to rozmawiamy. No co my mówimy, my wiemy o co chodzi, ale chodzi o to, żeby to zrobić, żeby to włączyć. Ja tym, że nie robić, nie będzie, to z tego się mało się będę. No co będziemy tutaj? To szkoda, że tu przychodzimy i dysk głowę zawracamy. Właśnie. No komuś nie jest, to kto się do niego przyzna. No bo to Nie wiem, ale to jest bardzo ważna sprawa. Czy państwo potwierdzają to, co tutaj powiedział pan, że w ogóle most tam jest niepotrzebny? Niepotrzebny. Bardzo przepraszam. Most zlikwidowany w swoim moście, że wszystko trzeba do przyczółku zrobić dobre pogłębienie i wyrównać, żeby nie było. Bo most się zbierze, a jak jest tam wąskie gardło, bo przyczółki są zapalone, to zrobię na lobo. To samo będzie. Co to będziemy gadać? Czy pan ma jakieś inne zdanie na ten temat? Wczorajszy dzień rozmawiałem praktycznie z wszystkimi sąsiadami na naszej ulicy. Kogo nie spytałem na temat właśnie rozbiórki tego mostu. Stwierdził, że tylko i wyłącznie jest nam potrzebna kładka, żeby na miasto ponieważ on jest mostem dojazdowym do mojej firmy, więc to jest do uzgodnienia jeszcze, to jest propozycja na ten propozycja, ale może to nie być zgodne z naszej strony.
doprowadził korytarz do zobaczenia, ale po prostu się czuł, ponieważ no, most jest dojazdowy do. Proszę Państwa, bo sprawa jest ciekawa, bo właściwie takie uzgodnienia pod względem prawnym no, są tylko między właścicielami działek. Wiadomo, że dobrze jest, jeżeli mieszkańcy, którzy z tego korzystają, że się godzą w większości. A dojazd macie Państwo od obwodnicy. I gdyby to było naprawdę tylko przerobienie tego, ale tak, no tu mówi łącznie z zabezpieczeniem tych przyczółków, potem to się, jak się to nazywa, co tam się zrobi, Kosteckiego, te ubezpieczenie brzegów, które tam w tej chwili całe są zniszczone, zrobić tam jeszcze okrągłą płatkę, która by większy prześwit do tego wszystkiego, no to to jest dobre rozwiązanie. Proszę Państwa, ja chciałabym powiedzieć, że w dniu dzisiejszym ustaliliśmy wraz z Agniewą Krakowie, którego przedstawiciela tutaj gościmy, że ta instytucja zleciła opracowanie dokumentu, który nazywa się analiza programu inwestycyjnego w zlewni stawy. I ten dokument sporządzany przez firmę MGGP w Krakowie z terminem wykonania w marcu przyszłego roku prawdopodobnie pozwoli odpowiedzieć RZGW na pytania. Po pierwsze, jaki jest stan dzisiejszy i jakie propozycje rozwiązań w sprawie ochrony przeciwpowodziowej można by zrealizować. Pytaniem, które tutaj już padło, jest kto za ile ma wykonać te propozycje, ale co tych propozycji zapewne, i taką informację dzisiaj uzyskaliśmy, no będzie zapewne podwyższenie wałów, przebudowa mostów, zwiększenie ich światła, czy budowa jakichś zbiorników retencyjnych. Także jest jakieś światełko w tunelu. Ktoś się zajmuje analizą hydrologiczną zlewni Stawy, w tym potoku Choczenka. Także to chciałabym Państwu dzisiaj przekazać, bo Pan nie był łaskaw o tym wspomnieć i bardzo żałuję. Druga sprawa, o której chciałabym wspomnieć, korzystając z udzielonego mi głosu, to to, że powiat wadowicki ma taką jednostkę organizacyjną, która nazywa się Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ten ośrodek znajduje się w Radoczy, nieopodal Wadowic, dysponuje wolnymi mieszkaniami, pokojami dla ludzi, którzy znajdują się w sytuacji kryzysu. Taką sytuacją jest niewątpliwie utrata mieszkania, czy zalanie mieszkania, więc ja bardzo proszę, ewentualnie dotknięte tym nieszczęściem, zalaniem, powodzią osoby, o kontakt z panią Dominiką Wojtysiak, która jest tutaj z nami, dyrektor tej placówki. Ja ze zdumieniem przyjęłam informację, że do dnia dzisiejszego nikt się do tego ośrodka nie zgłosił. Pokoje stoją puste. Więc ja bardzo proszę, jeżeli ktoś jest zainteresowany, w takim ośrodku można zamieszkać przez okres kilku miesięcy do czasu uregulowania swoich spraw. Są tam czyste łóżka, kuchnia do dyspozycji, łazienka, pralka itd. Także bardzo proszę o kontakt z panią dyrektor. Gdy pani była uprzejma, numer telefonu, podać adres. Ale my przekażemy, tak to proszę. Cecylia Wojtka, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. We wszystkich tych środowiskach, po prostu byliśmy, właśnie te rodziny romskie miały proponowane miejsce w ośrodku interwencji kryzysowej, rozmawiali się z panią Dominiką. Również taka starsza pani również miała proponowane miejsce na czas po prostu uprzątnięcia, remontu. Też miejsce. Tak, to jest moja babcia. I nie skorzystała. Także proszę, myśmy proponowali w tych sytuacjach zagrożenia, gdzie nie można mieszkać, miejsca takiego pobytu czasowego. Jestem dyrektorem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który jest, mieści się w Radoczy. To jest jednostka powiatowa i my świadczymy pomoc hostelową i pomoc psychologiczną w różnych takich trudnych sytuacjach, które mają miejsce na terenie powiatu wadowickiego. To jest jednostka służąca pomocą dla wszystkich mieszkańców powiatu, także warto się do nas zgłaszać. My oczywiście jako jednostka nie świadczymy pomocy finansowej, ale jest pomoc hostelowa, jest pomoc psychologiczna. W takich właśnie trudnych sytuacjach, w jakich jesteście Państwo, gdzie jesteście zalani, to my jesteśmy właśnie po to, żeby spróbować pomóc i wesprzeć w takich trudnych sytuacjach. Jak długo można przebywać u Państwa? Do 3 miesięcy jest pobyt tymczasowego schronienia w sytuacjach kryzysowych.
Jest to oczywiście pobyt bezpłatny. Tutaj współpracujemy zawsze ze ośrodkami pomocy społecznej. Współpraca z naszym ośrodkiem jest... Tak, myśmy się kontaktowali i jest ze wszystkimi ośrodkami, tylko że jest kwestia tego, że my zapewniamy tymczasowe schronienie. Osoba, która jest ewentualnie u nas umieszczona, musi mieć swoje środki chemiczne, spożywcze. My zapewniamy tymczasowe schronienie i pomoc psychologiczną i wsparcie w takich trudnych sytuacjach. Więc warto korzystać od tej, to co pani powiedziała też tutaj. Ja podejdę do pani, później dam namiar, bo tutaj jest też kwestia tego, co pani powiedziała, że mąż tutaj mówi o tym, że taka jest trudna sytuacja.